Runda druga. W tej walce z Jonakiem długo stawiał Jonakowi opór. Złamał go Jonak dopiero w piątej rundzie. Zobaczymy, jak będzie z Jackiewiczem. Lewy prosty Jackiewicza, raz w lewo, raz w prawo. Szuka miejsca, żeby trafić prawym. Tak, prawy w tułów. Silny, jedyny... jest, silny rywal, tak, musi z nim wygrać sprytem, doświadczeniem, szybkością, no i lepszymi chyba umiejętnościami bokserskimi, to trzeba powiedzieć. Właściwie Rafał ma atuty w swoich rękach. On dyktuje tutaj, on rozdaje karty. Z premedytacją ten prawy podrutkowy, ale poradziłbym Rafałowi, żeby tutaj wprowadził właśnie serię. Żeby nie pojedyncze ciosy, tak jak do tej pory, ale jak już zaatakuje, żeby tam było 5-6 ciosów, to wtedy jest większa szansa, że jeden z tych ciosów może trafić mocno i przeciwnik to odczuje. Niewiele ciosów wyprowadziły do tej pory Sahi Bedin. W tej rundzie tylko jeden, ten prawy taki cep. A, znakomicie. O, zachwiał się i proszę. Jak bomba z opóźnionym zapłonem. No ale to był czwarty cios dopiero właśnie. Już te pierwsze dwa zablokował, a trzeci i czwarty doszedł. No i proszę, myślę, że jeżeli tak będzie boksował, to za chwilę będzie po walce. Jeszcze jest zamroczony, jeszcze prawy, lewy. Ach, niebezpieczne są te cepy. Musi uważać Rafał. Rafał jest za sprytny, jego takim cepem jest trudno zaskoczyć. To są ciosy, które wyłapuje na rękawice. Sahi Bedin będzie próbował, bo to ambitny przeciwnik. Pamiętamy go z tej walki, o której mówię. I seria znowu, tak, i znowu ciosy sierpowe. O. No teraz szkoda, że przestał, bo za chwilę byłoby po walce. Ale doszedł prawy sierpowy, obok rękawicy, poprawka lewym sierpowym, no chwieje się już Sahi Bedin. Ile zostało do końca? 40 sekund. Będzie szansa na pewno na zakończenie tej walki przed czasem. Znaczy przyspieszy Rafał. Jeden, jest prawy. Ambitny rzeczywiście ten Sahi Bedin. Góra, dół. A jest dyktatorem w tej walce Jackiewicz. Tak, końcówka. I teraz ależ kapitalnie. Tak jest, a więc jeszcze szybciej niż Damian Jonak wygrał Rafał Jackiewicz. Wspaniała akcja, zobaczymy to na powtórce. Jonak wygrał w piątej rundzie, Jackiewicz w drugiej. Efektowny prawy po lewym zwodzie, a wcześniej te ciosy seriami, które doprowadziły do tego, że ten prawy był ciosem kończącym. No i to jest ten Mistrzunio. Mistrzunio wrócił. Mistrzunio jeszcze zamiesza. Popatrzmy jeszcze raz. Lewy prosty i poprawka. Jeszcze ta lewa rękawica nie zdążyła wrócić i poszedł prawy bity z góry. Uśmiechnął się. Jak ja mogłem się tak, jak dzieciak tak zaskoczyć. Tak chyba pomyślał Sahi Bedin. Brawa dla Rafała Jackiewicza. Wszedł w rytm piosenki Waleczne Serce. No i pokazał Waleczne Serce. Efektowne zwycięstwo Rafała Jackiewicza. Już 38 w jego karierze. 19 przed czasem. To się nazywa Lizzie. I jeszcze dla publiczności miły gest. Pozdrowienia
Jeden z, do wczoraj jeden z trzech Polaków, którzy byli mistrzami Europy. Rafał Jackiewicz, Albert Sosnowski i Przemysław Saleta, ale wczoraj mistrzostwo Europy jako czwarty z Polaków zdobył Wilczewski z wyżej zwyciężająca Sikainena, a teraz proszę, zwycięża. Przez knockout w drugiej rundzie zwycięża Rafał Jackiewicz.